Hej, z tej strony Ewelina, witam Was w kolejnym odcinku. Jak widzicie, będziemy grali z Parkiem, będziemy go ulepszać na 12 level, ale nie będziemy grać nim na arenie, ale zagramy sobie na training campie. Jak mi pójdzie? Zobaczymy. Powiem Wam, że to moje marzenie było, żeby zagrać z Parkiem i go ulepszyć kiedyś, więc teraz mam okazję. Ale zanim przejdziemy sobie do odcinka, to oczywiście chciałam pozdrowić osoby, które zostawiły komentarz i lajka. Uwaga, mam taki, wiecie, taki specjalny, mam zeszyt, założyłam z pozdrowieniami dla Was. Także wiecie, like, subskrypcja, komentarz, jakikolwiek, czy to będzie emotka, czy to będzie, nie wiem, cokolwiek napiszecie, to spodziewajcie się, że będziecie pozdrowieni na odcinku. Także pozdrawiam Kupson Stawicki, XX Patryk XX, Max CR, JG Polska 2005, Gabronowski Hacker, Bartek Gregorek, Karol, Kuba Cyglarz, Binko i Damian Michalak. Pozdrawiam Was, chłopaki, bardzo serdecznie, a my przechodzimy do tego, żeby ulepszyć Sparkiego. Uwaga, tam, tadam, 12 level. Witam Cię, Sparki, 12 levelu. Oczywiście najpierw jeszcze otworzymy sobie dwa Magical Chesty, także trzymajcie za mnie kciuki, żeby wypadły nam co? Żeby wypadły nam dwa Ice Wizardy. Naprawdę, serio. Uwaga, i otwieramy. Uch, proszę, proszę, proszę. Proszę, żeby był Ice Wizard. Będzie legenda. Ice Wizard, błagam, bo tylko trzech nam brakuje. Ram Riderka. Oh my god, dlaczego ty? Dlaczego ty, kobieta, nam wypadłaś? OMG. I lecimy z kolejnym Magical Chestem. Czy to będzie druga legenda na odcinku? No, zapowiada się na razie dobrze. Tak, druga legenda na odcinku! O Boże, Ice Wizard, błagam o Ice Wizarda! Miner! Mam go na maksie! Plus 20 tysięcy golda. Kurde, ale powiem Wam, że i tak odcinek się udał, bo trafiliśmy dwie legendy z Magical Chestu, więc naprawdę jest kozacko. A my już lecimy na trening campa. Ja się po prostu obawiam, jak mi pójdzie to, nie? Training camp. Zobaczymy, na jakiego trenera trafimy. Cheddar! No to nieźle. Powiem Wam, że ten deck jest dobry na Grand Challenge, bo grał nim Biżu z naszego klanu i zrobił nim 12 wygranych, więc jak ktoś ma... O kurde. Wypuścił ID. Może spróbuję sobie ściągnąć tego Lambera na Kinga. Powiem Wam, że zawsze miałam problem z tym, żeby po prostu cokolwiek ściągać tornadem. Serio, bo nie umiem po prostu tego robić i dlatego czasami, wiecie, bo niektórzy to tak bang, bang, bang i już po prostu... Ej, no, Cheddar, czy ty po prostu mnie porobisz w tym momencie? Ale zobaczcie sobie, jaki ten Goblin Giant jest zarąbisty. Zobaczcie sobie, co on... Dwie lawy. Nie no, ten trener mnie porobi. Sparki? Co tutaj się wydarzyło? Ej, ile on ma eliksiru? Ile on ma eliksiru? Ej, zobaczcie sobie. O Boże, trzy lawy. Sparki? Ja nie mam szans. Dwa razy ID. O Boże, co tutaj się porobiło? Nie mogę nic zrobić. Ej, nie sądziłam, że tak można porobić kogoś. O Boże święty. Nieźle, 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 nieźle. Lecimy kolejną walkę, bo normalnie nie mogę w to uwierzyć, ile ten trener miał. Znowu trafiliśmy na niego. Ile on miał eliksiru, żeby wypuścić mi dwie lawy, dwa razy ID, Sparkiego, Lambera. Nie no, nie mogę w to uwierzyć. W ogóle mamy grać z Sparkiem, a ja go nawet nie miałam kiedy wykorzystać. Znowu ten sam deck. Znowu ten sam deck. Kurde, dobra, dawaj Sparkiego, pierdzielić. Nie! Ej, zobaczcie, co tutaj się dzieje, jest po jednych... Nie wierzę w to, że on ma tyle eliksiru. Ej, serio, i on nas znowu porobi. Czyli będzie tak naprawdę trzy razy w tyłek. O Boże, nie no, nie mogę w to uwierzyć. Ej, serio, zobaczcie sobie, ile on ma eliksiru. Boże święty, ale nas porobił. Ej, nie chcę trafić znowu na tego kolejnego Cheddara, bo naprawdę... Masakra! Co tutaj się dzieje? Ej, nie wierzę w to. Nie wierzę w to. Znowu on. I znowu pewnie trafimy na ten sam deck. Boże, to jest jakiś troll, naprawdę. O Boże święty. Nie mogę w to uwierzyć. Nie mogę w to uwierzyć, co tutaj się po prostu dzieje.
Znowu nam wyskoczy z tym samym deckiem? Nie, inny deck. Nie, ten sam deck chyba. Bo tam też był miner. Nie. Dobra, szybko, szybko, szybko. Nie trafię w princeskę. Jezu, ale to zrąbałam. Ale naprawdę, zobaczcie sobie, jak on gra. Ej, ja nie wierzę, że on ma tyle eliksiru cały czas. Ej, nie, to po prostu jest odcinek, w którym troluje mnie ten trener Cheddar, serio. On mnie tak troluje, że masakra. Ej, zobaczcie sobie, ja nie mogę nic zrobić, bo ja nie mam w ogóle eliksiru, a on mi już trzeciego Sparkiego wypuścił. Ja no nie wierzę. Nie wierzę w tą grę. Boże, co za... Ej, nie. Ten Cheddar, on jest po prostu mega trollem. Serio, mega trollem. Jestem ciekawa, czy znowu na niego trafimy. O Boże. Ale mnie, na maksa mnie troluje. Znowu on, ale kurde, ja nie mogę nic zrobić. Nie mogę nic zrobić. Dajcie mi w ogóle znać, czy kiedyś grali się na trening campie. Bo zobaczcie sobie, jaka to jest zarąbista zabawa. Naprawdę, on mnie chyba 5 razy już trollował. Znowu ten sam deck, ja nie mogę w to uwierzyć. I ja nic nie mogę zrobić. O kurde, Maloga, czy może zmienił jakiś deck? Nie, ciągle to samo. Nie no, nie wierzę. Ale serio, on mnie mega troluje. On mnie mega troluje. Dobra, niech mnie ubije, bo co ja mogę zrobić? Gdzie ja tego sapa wyrzuciłam? Nie no, nie mogę w to uwierzyć. On mnie tak troluje, że to są jakieś jaja. Ej, ale zobaczcie sobie, znowu zaczyna rajd na trójkę. Nie no, on jest po prostu genialny. Zagrajcie sobie, kochani, na training campie. O Boże, jestem ciekawa, czy wy też traficie na tego. Jezu, nawet nie mam eliksiru. A tu jeszcze na rage'u, dwie lawy. Dwa razy Sparki. Nie no. Ej, serio, good game. Good game, mój drogi. Dobra. To będzie taki krótki odcinek, bo naprawdę to, co on ze mną tam wyprawia, to są jakieś naprawdę jaja. Także jeżeli wam się odcinek spodobał z training campa i z tego, jak trollował mnie ten trener Cheddar, dajcie mi znać w komentarzu, czy wy też graliście na ten deck i czy on też po prostu wam tak zaspamował, że nie mogliście nic zrobić, bo naprawdę ja jestem w szoku, co się tam po prostu odpierdzieliło. Także mam nadzieję, że wam się to spodobało i dajcie mi znać, co o tym sądzicie. Boże, ja chyba idę płakać do kąta. Trzymajcie się ciepło, piona. Buziaki, wariaty.